Dzień dobry, nazywam się Elina Sarniak i w ramach inicjatywy Leśnica w terenie chciałam pokazać kilka prac plastycznych, które możemy wykonać w parku, w lesie albo na podwórku z pięknych jesiennych liści. Jestem absolwentką ASP, na co dzień pracuję z dziećmi w przedszkolu. Z dziećmi 3, 4 i 5-letnimi wykonuję takie prace. Na początek chciałam pokazać bransoletki, które możemy wykonać na druciku, nabijając na nie po prostu liście. Można je nabijać w ten sposób, na przykład, że zwijamy liść w taki rulonik i po prostu tutaj nabijamy. Trzeba po prostu nabić tyle tych liści, ile jest drucika. Jeszcze raz tak zmieniamy. Jest to jakoś istotne, żeby to było bardzo dokładnie. Trzeba patrzeć po prostu tutaj jakiś fajny efekt kolorystyczny. Można też zwijać liście tak, jak tutaj jest pokazane na tym wianku. Tutaj robiłam w ten sposób, że składałam dwa liście ze sobą w ten sposób. Później składałam je na pół i nabijałam po prostu na drucik. Jeszcze raz pokażę. Dwa liście ze sobą na pół. I na drucik. Najmłodsze dzieci mogą po prostu w ten sposób nabijać sobie liście, jeden za drugim. I też wyjdzie bardzo piękna praca. Tutaj tą pracę możemy użyć po prostu jako bransoletkę na rękę albo jako dekorację po prostu w domu. Jak nabijemy już wszystkie liście, to trzeba drucik złączyć i go po prostu tutaj założyć, tak żeby się trzymał. Później sobie zsunąć liście, żeby zasłonić to łączenie. Można też nabijać tutaj różnego rodzaju owoce i jakieś inne elementy, które można przebić drucikiem. Tutaj mamy takie korony z liści. Robi się je w ten sposób, że potrzebujemy pasek z kartonu. Czym karton jest sztywniejszy, tym lepiej. I tutaj nakleiłam taśmę dwustronną. Ja mam akurat taśmę, która ma 1 cm szerokości, ale to może być, to jest taka. Ale może być też taka zwykła taśma do przyklejania dywanów i wtedy tniemy ją po prostu na mniejsze kawałki i przyklejamy. Jak mam już taki pasek, to wtedy mierzymy obwód głowy dziecka i sklejamy tutaj taśmą dwustronną. Te paski białego papieru odklejamy. Teraz założę, żeby mieć tą koronę. Teraz bierzemy liście i naklejamy je tak, aby zasłonić całą taśmę klejącą. To jest o tyle istotne, żeby później dziecku nie przyklejało się po prostu do głowy. Tak jeden przy drugim. Naklejamy liście różnego rodzaju. Można użyć różne liście, na przykład liście dębu. To jest brzozy, liście.
czerwone liście. Kiedy mam już wszystkie liście przyklejone, trzeba obciąć ogonki, ponieważ one by po prostu przeszkadzały. Tak wygląda jesienna korona. To jest taka, można taką mniejszą z liści brzozy, albo taką z bardziej czerwonych liści. Pokażę teraz, jak zrobić frotaż na korze drzewa. Wybieramy sobie jakieś drzewo, które nam się podoba. Najlepiej jest wziąć kredkę świecową albo pastelę i ją trochę obrać z papierka, żeby można było rysować bokiem. I rysujemy w ten sposób, tak aby pod spodem wychodziły nam różne wypukłości kory. Można bawić się różnymi kolorami. W ten sposób wychodzą nam różne abstrakcyjne obrazy. Można też narysować sobie jakiś kształt i ten kształt później wypełniać na podkładzie z tej kory. Warto też pójść do różnych gatunków drzew, ponieważ jedne mają bardziej gładką korę, inne bardziej wypukłą i w ten sposób się bawić. Przedstawiam teraz malowanie na liściach. To są liście platana. Wybrałam te liście, dlatego że są takie bardzo grube i skórzaste. Można też je zasuszyć i dopiero później na takich wysuszonych malować i wtedy przetrwają naprawdę bardzo długo. Można je nawet wprawić w ramki. Tutaj mam takie liście, które już pomalowałam wcześniej. Te są jakieś takie w formy kwiatków. Te są bardziej wzdłuż nerwów liści. Te mają bardzo abstrakcyjne kolory i zachęcam właśnie do bawienia się. To nie muszą być jesienne kolory. To mogą być takie kolory, które Wam się podobają i takie jakby kształty, które sobie wymyślicie. Do malowania używam po prostu zwykłych farbek plakatowych. Farba powinna być gęsta, żeby nie spływała z pędzla i z liścia. Fajnie jest użyć kilku kolorów. Wtedy jest to ładny efekt i kolory między sobą przechodzą. Takie liście, jak już wyschną, mogą być bardzo ładną dekoracją, po prostu jesienną. To możemy sobie powiesić w pokoju. Tutaj na przykład, jak maluję już drugim kolorem, to widać, że te farby się łączą ze sobą. I dodatkowo mamy właśnie tło w postaci koloru jesiennego liścia. Najmłodsze dzieci malują po prostu liść
różnymi kolorami i wygląda to bardzo efektownie. Zachęcam do takich zabaw na jesienne wieczory. Bawcie się razem z dziećmi. One mają też swoje własne pomysły i warto za nimi iść i próbować też propozycje dzieci.